Dzisiaj mam gościa, który wraz z żoną udał się w podróż do umierających komórek ciała dziewczynki, której wątroba gniła i 26 godzin później ona została uzdrowiona. Czy istnieje ponadnaturalny wymiar? Świat poza tym, którego znamy? Czy istnieje życie poza śmiercią? Czy aniołowie istnieją? Czy nasze sny mogą przekazywać wiadomość z nieba? Czy możemy wdostać się w starożytne tajemnice ponadnaturalnego świata? Czy uzdrowienia i cuda są prawdziwe? Sid Roth spędził ponad 35 lat badając i szukając ponadnaturalnego. Dołącz do Syda w edycji Ponadnaturalne. Witam Cię serdecznie, gdzie naturalną rzeczą jest ponadnaturalne. Jest moją ulubioną rzeczą, absolutnie kocham doszukiwać się i potwierdzać istnienie nieba. Kocham, kiedy niebo objawia się na ziemi, z którym mogę współpracować. Kocham myśleć o chwale Bożej. I kiedy myślę o cudach stworzenia, kiedy widzę niesamowite cuda, często przychodzą mi do głowy Mahesh i Bani Chavda. Mahesh, ciężko mi uwierzyć, kiedy pomyślę, że pochodzisz z pokolenia hinduskiego, który sięga 900 lat. Dokładnie. Urodziłem się w Kenii, w Afryce. Miałem hinduskich rodziców i rzeczywiście nasze drzewo genealogiczne sięga 900 lat. A jeszcze bardziej szczególnym jest to, że nawet jeden z nich, z tego co wiem, nie znał Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Więc w jaki sposób Ty doszedłeś do poznania Boga? Przecież Hindusi także mają system i tradycje rodzinne. Nie tylko to, ja byłem wychowany w księstwie, bo pochodzę z Rajput, co znaczy, że byłem jednym z synów króla. Było to księstwo arystokratyczne. Więc kiedy pierwszy raz zetknąłeś się z Panem? Kiedy miałem 16 lat, jakaś pani zapukała do drzwi, która była misjonarką. Ona organizowała program szkółek niedzielnych dla dzieci w okolicy. I podczas rozdawania zaproszeń po domach, zatrzymała się w moim domu, prosząc o kubek wody. Kiedy jej użyczyłem, ona ofiarowała mi Nowy Testament. A że kocham czytać, natychmiastowo go otworzyłem i szybko się przekonałem, że jest to jedna z najcudowniejszych książek, z jaką kiedykolwiek się zetknąłem, ponieważ czułem, jakby mówiła do mnie, jakby jej autor był właśnie przede mną, jakby stał obok i do mnie mówił. Byłem wręcz zafascynowany niektórymi rozdziałami, na przykład Jana 14, gdzie Jezus powiedział, tylko ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Hinduizm oczywiście uczy na odwrót, że istnieje wiele dróg do Boga, a tu Jezus, kiedy czytałem ten rozdział, powiedział, ja jestem jedyną drogą, prawdą i życiem. Bardzo interesujące jest to, co mówisz, bo przecież tak wielu dzisiaj wierzy, że istnieją różne drogi. I wszystkie słowa Biblii zaczęły się jakby pojawiać przed moimi oczami. Zacząłem je słyszeć cały czas, gdziekolwiek szedłem, czy to w szkole, na ulicy. Ta Biblia stała się żywa i aktywna w mocy, ponieważ jest w niej powiew Ducha Świętego. I nigdy nie zapomnę walki, jaką miałem wewnątrz, że to Jezus był Zbawicielem. Zacząłem sobie powoli uświadamiać, że tylko On jest drogą, prawdą i życiem do Ojca. Jednak moje tradycje i przyzwyczajenia walczyły wewnątrz. W końcu powiedziałem, nie mogę tego wytrzymać. Przestanę ją czytać, a nie myśleć o niej. Czemu tak myślałeś? Czemu chciałeś się poddać? Przecież widziałeś w niej życie. Przecież sam doszedłeś do wniosku, że Jezus jest jedynym Mesjaszem, że nie ma innej drogi. No właśnie, przez moje tradycje, przez moją pychę. A ja myślałem, że tylko Żydzi mieli problem z tradycją. Nie, nie, my także mamy swoje. Zdawałem sobie sprawę, że cała moja rodzina mnie odrzuci. Więc zrobiłeś to, co Biblia powiedziała. Poznałeś cenę zbawienia, więc odłożyłeś Biblię, ale zaraz po tym Bóg ciebie zaskoczył. Co się stało?
Byłem absolutnie świadomy wszystkiego. To nie był sen. Pamiętam moment, kiedy postanowiłem, nie będę więcej czytał Biblii. Byłem absolutnie rzeźki i wybudzony, kiedy cała moja świadomość została porwana. Doświadczyłem i zobaczyłem najcudowniejsze światło wokół mnie i niebiańska muzyka, śpiewanie, która przemieniła całe moje jestestwo, moją egzystencję w niebiańską ekstazę. Widziałem nieziemskie kwiaty, trawę, która uwielbiała Boga, bo nawet przyroda Go chwaliła. Byłem na złotych ulicach. Wiedziałem, że jestem w niebie. Jak ktoś z hinduskiego pokolenia 9 wieków, z hierarchii królewskiej, zetknął się z Jezusem? Co myślisz, zrobiłeś, że na to zasługujesz? O to chodzi, że nic nie zrobiłem. Byłem jedynie głodny Boga, aby Go bardziej poznać. Po prostu byłeś tak zachwycony Bogiem, że zdecydowałeś się wyprzeć honoru rodzinnego. I co jeszcze widziałeś? Potem widziałem światło, które było źródłem wszelkiego życia i istniejącej egzystencji. Było ono żyjące i pełne muzyki. Jeśli może zrozumieć, cały ja, wszystko, co we mnie było, zaczęło doskonale śpiewać jako cudowna odpowiedź do harmonii, która pochodziła od światła. Nigdy nie zapomnę tej melodii, dźwięku i radości. I pod koniec tego światła pojawiła się osoba. Wiedziałem, że to był Jezus Chrystus. Jego oczy były najgłębsze, najszczersze, najbardziej współczujące, jakie kiedykolwiek mogłem widzieć. Tak jakby przeszły przez każde cierpienie na świecie. Bo każde cierpienie i zmaganie, które istnieje, On wziął na siebie. Z Jego oczu błyszczała doskonała, bezwarunkowa miłość, triumf i zwycięstwo. Wtedy położył swą rękę na moim ramieniu, mówiąc: mój braciszku. Wiele godzin później, kiedy się ocknąłem, bo leżałem od 21 do 5 rano, kiedy usłyszałem koguta, wiedziałem, że jestem z powrotem. Byłem pewien, że to nie był sen. Wiedziałem, że byłem w jakimś miejscu. Wtedy padłem na moje kolana i przyjąłem Jezusa jako mojego Zbawiciela. Powiedziałem, że nikt mnie nie kocha na świecie bardziej niż Jezus Chrystus. A co to światło do ciebie śpiewało? Czy pamiętasz jakiekolwiek słowa? To była miłość, która do mnie płynęła. Światła, które śpiewały, głosiły piękną pieśń Pana, które mówiły: kocham Cię. Zawsze będę Cię kochać. Kocham Cię. I'll always love you. Will you look in the camera? Czy mógłbyś spojrzeć na kamerę i zaśpiewać to jeszcze raz do słuchaczy? I kiedy on zaśpiewa, pragnę, abyś doświadczył miłości Bożej. I love you. I love you. I'll always love you. I love you. I love you. I'll always love you. Bani, czy możesz nam powiedzieć o wizycie z nieba? W tamtym czasie mieliśmy 3 małych dzieci. Mehesh akurat prowadził naradową modlitwę i post. Był wtedy w DC. On był odpowiedzialny za modlitwę za 2 budynki kongresu. Wtedy ja obudziłam się w środku nocy i myślałam, że nasz przedszkolak obudził się i zapalił światła. Myślałam, że może nie może spać i bawi się zabawkami. Więc wyszłam z mojej sypialni i przeszłam do głównego pokoju. I kiedy chciałam zapalić światła, zauważyłam, że wszystko było wyłączone. Jednak mój cały dom był oświetlony. Poczekaj, czy ja właściwie Ciebie słyszę? Każdy włącznik światła był wyłączony w Twoim domu, a Twój dom był w świetle? A co światła z ulicy? Wszystko było ciemne, to była obecność Boża. Wiedziałam, że Jezus był w naszym domu, a przecież On jest światłem całego świata. Wszystkie moje przełączniki światła były wyłączone. Kiedy zdałam sobie sprawę, że cały mój dom znajduje się w świetle, natychmiastowo padłam na moje kolana i tak pozostałam w obecności Bożej. To stało się tylko początkiem wizyt Jezusa Chrystusa, który przychodził, mówił do nas,
W tym samym czasie mówił do mecharz w Washington. Pojawiał się także w naszym kościele. Raz, kiedy mieliśmy modlitwę i post 21-dniowy, też Jezus się pojawił. I co stało się z ludźmi? Ludzie byli zupełnie odmienieni i dotknięci Bożą chwałą. Bardzo wielu ludzi zostało uzdrowionych. W tamtej szczególnej wizycie Jezusa wszyscy doświadczyliśmy fali oczyszczającej i uwalniającej nas. Chciałbym dodać, kiedy zaczęliśmy jedno z naszych spotkań podczas naszego postu, było na sali kilkaset ludzi. Jednocześnie, kiedy uwielbialiśmy Boga, nagle wszyscy razem zobaczyliśmy krzyż. Jak to wyglądało? Było to bardzo realne, jakby się wręcz nagle zmaterializowało. Czyli wszyscy razem w tym samym czasie to zobaczyli? Tak. Lubiliśmy ustawiać krzesła w kółko. Nie wytyczaliśmy żadnego szczególnego lidera, który nas prowadził w modlitwie. Po prostu się schodziliśmy pod niebem, żeby doświadczyć Jego obecności. Było to tak realne, kiedy zatapialiśmy się w Jego obecności. I właśnie wtedy, nagle podczas pewnego spotkania, to było w budynku naszego kościoła, wszyscy równocześnie zobaczyliśmy krzyż. Wiedzieliśmy, że był to obraz życia z krwią. Nie było na nim Jezusa, który na nim wisiał. Ale wiedzieliśmy, że On żyje. A co było najbardziej szczególne, to żywa obecność, którą każdy czuł. Po takim życiu nigdy nie pozostajesz takim samym. Ja także miałem pewną niesamowitą wizytę z nieba. Kiedy Bani była poza domem, ja wziąłem moją Biblię do pokoju, żeby ją studiować. I nagle to nie była wizja. Moje oczy były otwarte. To była bardziej realność, kiedy zobaczyłem anioła. Był on w zbroi, był młody. I uśmiechał się do mnie, ale poczułem jeszcze zapach i dym wojenny, który pojawił się z nim. Wiedziałem, że on właśnie z niej wrócił, ale widziałem zwycięstwo na jego twarzy. Wtedy on na mnie spojrzał i powiedział, jak wielki jest Twój tron. Co to oznaczało? Też myślałem o tym. Dlatego spytałem Ducha Świętego, co to oznacza? Proszę, daj mi światło. On pokazał mi Psalm 22. Bóg jest na tronie, a Jego chwała jest pośród ludzi. Jego obecność jest pośród nas. On powiedział, stopień, w jaki będziemy Go uwielbiać, do tego stopnia Jego realność stanie się naszą rzeczywistością i praktyką w naszym życiu. I tak długo, jak trzymamy Boga na tronie naszego życia, tak długo, w jakiejkolwiek jesteśmy w wojnie, o cokolwiek walczymy, czy to jest uzdrowienie, cierpienie, czy finansowe problemy, jeśli On będzie na tronie, tym większe będzie nasze zwycięstwo. Kiedy Bani wróciła do domu, ona od razu czuła obecność Bożą, spytała, co się stało. Widziałem anioła. Domyślam się, że w waszym domu jest niesamowita, namacalna obecność Boża. Absolutnie, kiedy weszłam tamtego dnia, mogłam to czuć tak namacalnie. Przypominało mi to zapach deszczu. Jest to rodzaj czegoś, co czujesz, co sprawia, że atmosfera żyje. Jest pełna życia w tak różny sposób. I zawsze temu towarzyszy radość. Młoda dziewczyna umiera. Ma zaledwie kilka dni życia. Umiera na schorzenie wątroby. Mahesh i Bani dowiedzieli się o tym. Wiele razy słyszałem o modlitwie o kogoś. Wiemy też o kładzeniu rąk na kogoś. Ale nigdy, przenigdy nie słyszałem o czymś takim, co wy żeście zrobili. Co tak naprawdę się stało z tą młodą dziewczyną, która umierała? Jej pastor i mama zadzwonili do mnie. Twierdzili, że Bóg powiedział im, zadzwoń pod generała. Czuli, że mam się modlić o tą młodą dziewczynkę. Nie ma już szansy na transplantację jakiejkolwiek nowej wątroby. Jej choroba postępuje zbyt szybko. Czy możesz się modlić? Ja powiedziałam, oczywiście. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to prosiłem o obecność Bożą. Byłem w obecności Pańskiej około 26 godzin. Ja także się z Nim modliłam. Przez cały ten czas stałam i Go wspierałam. To jest jedną ze szczególnych rzeczy, kiedy rozpoznasz chwałę Bożą, wtedy czujesz obecność żywego Jezusa, a szczególnie obecność Ducha Świętego, który jest wstawiennikiem, mimo że jest niewidzialny.
nie oznacza, że go nie ma. Więc ty wiedziałeś, że coś się stało. Tak, zadzwoniłem do mamy i zadzwoniłem do pastora i dowiedziałem się po tym czasie modlitwy, że wątroba była zupełnie normalna, a nawet lepsza. Jak doktor to wyjaśnia? Przecież ona umierała. Lekarze powiedzieli, my nie mamy z tym nic wspólnego. Jednak ja wiedziałem, ja to czułem i właśnie o tym chcę powiedzieć wszystkim ludziom, którzy mnie słuchają. Możemy chodzić w Bożej chwale. Przyrównałbym to do wielkiej bańki Jego chwały, w której znajdujemy się. Słyszałem o tym, kiedy pływa się w Bożej chwale, ale czego nie rozumiem, to jak wy obydwoje wdostaliście się do środka dziewczynki wnętrza? Stało się to przez Jezusa. W ciągu tych 26 godzin, kiedy żeśmy się modlili, czuliśmy, jakbyśmy przez modlitwę weszli w jej komórki i oczyścili każdą zainfekowaną i zatrutą komórkę, naczynie krwionośne, wszystko. Czy ty też w tym byłaś? Widzisz, kiedy jesteś w obecności Bożej, wszystko, co jest ponadnaturalne, staje się tak normalne. Twoje myślenie i rozumowanie jest zupełnie odmienne. Zaczynasz się harmonizować z rzeczywistością Bożą, z Jego życiem, miłością, z Jego uzdrowieniem, z Jego mocą. Wszystko jest po prostu naturalne, tak jak ty mówisz, ponadnaturalnie naturalne. Kiedy takie rzeczy zaczną wydarzać się notorycznie, zaczniesz czuć, że przygarniasz obecność Bożą, jakby kumulujesz w sobie całą Jego atmosferę. Możesz nie wiedzieć, do jakiego stopnia, ale Jego atmosfera może być na przykład w 2 centymetrach w tobie. To jest trudne do określenia w ludzkich słowach, to jest szekina, najbardziej rzeczywista obecność. Ale kiedy jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym, wtedy to namacalnie emanuje z nas, a wszystko dzieje się przez to, co Jezus uczynił na krzyżu. Dlatego każdy z nas, każdy, który mnie słyszy i ogląda, powinniśmy być ambasadorami i przekaźnikami chwały Pańskiej. Ale jak to było, kiedy wdostawaliście się do komórek tej małej dziewczynki? Próbuję to zrozumieć. Kiedy się modliłem, po prostu czułem, że tam byłem. A żeby tobie to udowodnić, mam na to jedynie jej uzdrowienie. I kiedy Pan powiedział mi, dokonało się, to jest tajemnica. To jest jakby sekret Bożej chwały, która dotykała i zmieniała całą powierzchnię i każdą część jej wątroby. I tam, gdzie widziałem śmierć, przychodziło życie. Dla tych, co mnie oglądają, pierwszą rzecz, jaką chcę wam powiedzieć. Golgota zmienia wszystko. To Golgota wnosi zmiany. Jest ponadnaturalną, niekończącą się rzeczywistością. Tak jak nie ma zwycięstwa bez walki, tak krzyż demonstruje, że Bóg wyposażył cię w każdą rzecz, którą potrzebujesz, aby wygrać dylemat, przezwyciężyć każdy grzech, każde cierpienie i każde nieodpowiedziane pytanie. To krzyż Chrystusa zaprowadził każde uwolnienie i wyjście, którego szukasz. To jest podobne jak z promieniowaniem radioaktywnym. Żaden ludzki wynalazek nie może oczyścić zanieczyszczenia jądrowego. Taki jest właśnie grzech, którym byliśmy totalnie zanieczyszczeni. Jedynie cudowna moc krzyża, jedynie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa uwalnia chwałę Pańską na ziemi, abyśmy mogli doświadczyć totalnego oczyszczenia. Każda jedna osoba, która woła imię Pańskie, będzie uwolniona, to mówi Pismo, to jest prawda. Każda osoba, która go wzywa, będzie wyrwana z mocy i szponów śmierci. Kiedy doktor powiedział, mój syn umiera ze schorzenia nerek, kiedy się modliliśmy, złote światło otoczyło go. Kiedy krzyczał w agonii, nagle został połączony z chwałą, która spływała prosto z Golgoty. Wtedy Jezus zabrał cały jego ból i odnowił całe jego nerki. Dziś ma 30 lat, jest zdrowy i silny, tylko przez moc krwi i co stało się na Kalwarii. Dlatego każdy, który mnie ogląda, jeżeli będziesz ćwiczył twoją wiarę, Boża moc i chwała stąpi na ciebie i dzięki niej doznasz uzdrowienia. Dlatego w tej chwili, kiedy mówię o mocy płynącej z Golgoty, Bóg uzdrawia czyjeś schorzenie nerek, czyjś rak 4. stopnia. Widzę kobietę, która zmaga się z rakiem piersi. Bóg ciebie dotyka i uzdrawia. Widzę starszego mężczyznę, który zmaga się z rakiem prostaty. Bóg dotyka ciebie właśnie w tej chwili. Bóg dotyka dziecka, które jest w tej chwili w szpitalu. Widzę wiele cudów, jakie się teraz wydarzają. Jeżeli jesteś na wózku inwalidzkim, zacznij poruszać częściami, których uprzednio nie mogłeś.
ponieważ chwała płynąca z Golgoty emanuje na Twoje ciało i wokół Ciebie. Twoje uzdrowienie spływa na Ciebie w imieniu Jezusa. Bani, czy Ty coś czujesz? Wyraźnie czuję wibracje i gorąco. Widzę bardzo wielu ludzi uzdrawianych, kiedy się modlimy. Widzę pewną kobietę w ciemnych włosach. Doznajesz uczucia mrowienia w Twoim brzuchu, bo zaczynasz czuć to, o czym mówiliśmy wcześniej. Zaczynasz czuć Boga w namacalny sposób. Bóg mówi, to jest czas Twojej wizyty. Widzę rodzinę z trójką dzieci. Widzę matkę lub ciocię, która ogląda ten program. Jesteś z trójką dzieci. Bóg mówi, że chwała Pańska stąpi na nie. Bóg ma dla nich niesamowite przeznaczenie i wypełni je w ich życiu. W tej chwili Bóg także uzdrawia serca. Normuje się Twoje ciśnienie krwi. Obwodnica serca, rytm, puls Twojego serca będzie normalny. Bóg kreuje w Tobie nowe serce, otrzymujesz nowy organ. Czy kiedykolwiek ludzie otrzymali nowe serca w Twojej służbie? Tak, absolutnie. I ja wierzę, że dzieło jest ukończone. Mówię do Twojego życia. Twoje zniewolenie, Twoja choroba jest ukończona przez chwałę Bożą rozlaną w Tobie. Thank you.